14-letnia chrzanowianka z pływaniem praktycznie związana jest od dziecka. Pływam od 5 roku życia. Zaczęło się to tak, że poszłam z rodzicami na krytą pływalnię i po prostu zobaczyłam, jak dzieci skaczą do wody i tak mnie to zafascynowało, że też tak chciałam. Trafiłaś potem do klasy sportowej. Tak, i pod skrzydła trenera Sebastiana Guzika, któremu zawdzięczam bardzo dużo sukcesów i za to mu bardzo dziękuję. Sebastian Guzik trenuje Justynę od 7 lat w ramach klubu sportowego UKS SP8. Te największe sukcesy przyszły w ostatnich 2 latach, a poprzedziła je ciężka praca na treningach. Pływanie wymaga bardzo dużego poświęcenia, jak i rodzica, i pływaka, ponieważ no, ciężkie treningi są i trzeba wstawać o tej na przykład 5 godzinie, żeby po prostu na 6 po prostu zacząć pływać na basenie. 14-latka trenuje 6 razy w tygodniu, 2 razy dziennie. Pod treningi praktycznie ustawione ma poszczególne dni. Nagrodą za ciężką pracę są zwycięstwa na zawodach i ogromna satysfakcja. Z czego jest najbardziej dumna? 2 medale mistrzostw Polski juniorów 14 lat, medal brązowy na 100 metrów stylem grzbietowym i medal srebrny na 50 metrów stylem grzbietowym. Styl grzbietowy, czy to właśnie twój styl ulubiony? Tak, zgodzę się. No, po prostu czuję się w nim najlepiej. W ubiegłym roku Justyna Poznańska została najlepszą zawodniczką województwa małopolskiego, zdobywając pierwsze miejsce w mistrzostwach województwa małopolskiego w stylu dowolnym i grzbietowym na 50, 100 i 200 metrów. Sukcesy pojawiły się także choćby podczas akcji Bijemy rekordy w Oświęcimiu, gdzie okazała się najlepsza na 50 i 200 metrów w stylu grzbietowym oraz 200 metrów zmiennym. Na podium zakończyła także start w Katowice, Puchar Silesia Polska, reszta świata. Przywiozła stamtąd 3 srebrne medale oraz brąz i tytuł najlepszej zawodniczki. Rok 2019 jak na razie także może zaliczyć do udanych. Podczas Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym dziewcząt i chłopców w Nowym Sączu zdobyła złoto na 50 metrów w stylu grzbietowym. Medale posypały się także podczas Mistrzostw Szkół Sportowych w pływaniu w Raciborzu czy na Międzynarodowym Mityngu Pływackim Ekotrendy, skąd Justyna przywiozła 4 złote medale i 1 srebrny. Nie dziwi więc powołanie chrzanowianki do kadry Polski. Trenuję na Cebańskiej Fali, dostałam powołanie do kadry polskiej w sierpniu, z czego się bardzo cieszę. Wiążesz swoją przyszłość z pływania? Oczywiście, jeśli to będzie nadal skutkowało takimi sukcesami i będzie mnie to cieszyć, to oczywiście. Starty w zawodach, wyjazdy to spore koszty. Utalentowana chrzanowianka otrzymała więc wsparcie gminy. Jej sukcesy to najlepsza promocja chrzanowa. Jestem bardzo dumna z tego, że mogę reprezentować gminę Chrzanów. Nie byłoby tego bez mojej ciężkiej pracy i dofinansowania gminy Chrzanów.